Trwające w gminie Bolesławiec inwestycje rozbudowy infrastruktury oświatowej to efekt reformy edukacji. Po likwidacji gimnazjów samorządowcy musieli przygotować odpowiednią liczbę miejsc dla tych uczniów, którzy do tej pory uczyli się w gimnazjach na terenie Bolesławca, a teraz wrócili do szkół gminnych i kontynuują naukę w systemie nauczania 8-klasowej szkoły podstawowej. Średnio w miejskich gimnazjach nieco ponad 30% wszystkich uczniów pochodziło z gminy Bolesławiec. Dla samorządu to duże wyzwanie logistyczne i przede wszystkim finansowe, ponieważ żeby zrealizować wszystkie niezbędne inwestycje, gmina na ten cel przeznaczyła blisko 19,5 miliona złotych. Bardzo duże obciążenie, bo budżet oświaty na rok bieżący to jest ponad 28,5 miliona złotych, z tego 7 milionów to są koszty inwestycji realizowanych przez gminę. Natomiast subwencja to jest niecałe 10 milionów złotych i to pokazuje skalę obciążenia nie tylko naszego, ale wszystkich samorządów, jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania oświaty w samorządach. Głównym zadaniem przeprowadzonych inwestycji było zwiększenie liczby miejsc w szkołach umożliwiających przyjęcie uczniów, którzy zamiast w gimnazjum naukę kontynuują teraz w 8-klasowej szkole podstawowej. Kiedyś w tych szkołach, które mamy i które mieliśmy przed rozbudową, były szkoły 8-klasowe, dzieci się mieściły. Niemniej jednak wszystkie te pomysły i kolejne reformy oświaty sprawiły, że zaczęło brakować w szkołach naszych pomieszczeń. W związku z tym konieczność przystąpienia do inwestycji, stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych po to, ażeby w każdej szkole dysponować 8 klasami. Kluczowe zadania, jakie zaplanował samorząd gminy Bolesławiec, to rozbudowa szkół we wsi Kruszyn i Bożejowice oraz największa z nich budowa 3-kondygnacyjnej szkoły we wsi Kraśnik Dolny, której powierzchnia użytkowa wynosi ponad 760 metrów kwadratowych. Budowa nowej szkoły będzie pozwalała dzieciom na to, by wspaniale egzystowały w zupełnie odmiennych warunkach niż do tej pory. Wcześniejsze warunki to ciasnota, natomiast tutaj będzie przestrzeń, tutaj będą nowe możliwości, nowy sprzęt, nowe udogodnienia, pracownie, których wcześniej dzieci nie miały. Można powiedzieć, że to rewolucja tutaj na tym terenie i w tej szkole i w edukacji tych dzieci, które tutaj uczęszczają do tej szkoły. Szkoła w Kraśniku Dolnym nawiązuje elewacją do istniejącego już budynku sali gimnastycznej. Parter to duży hol, szatnia dla dzieci klas 1-3 oraz 4-8, 3 sale dydaktyczne dla dzieci wraz z magazynkami na sprzęt, świetlica szkolna, jadalnia oraz pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem, sanitariaty, w tym toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia techniczne, kotłownia wraz z magazynem oleju. Pierwsze piętro posiada 5 klas dydaktycznych dla uczniów wraz z magazynkami na sprzęt, sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia dla personelu i sanitariaty. Drugie piętro budynku to 3 sale dydaktyczne dla uczniów wraz z magazynkami na sprzęt, pomieszczenia dla psychologa, pielęgniarki, gabinet lekarski, biblioteka z czytelnią oraz pomieszczenia gospodarcze. Na poddaszu umieszczono kanały wentylacyjne i jednostki centrali wentylacyjnej. Obiekt posiada windę i przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano także zagospodarowanie terenów zewnętrznych, ułożenie kostki betonowej, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia zewnętrznego. Zadanie rozpoczęte we wrześniu 2018 roku jest już ukończone. Koszt inwestycji to 10 890 000 zł. Kolejna inwestycja oświatowa to rozbudowa szkoły we wsi Bożejowice,
której powierzchnia użytkowa zwiększyła się do blisko 800 metrów kwadratowych. Do tej pory sytuacja była taka, że ta szkoła nie była też taka duża, ale ilość nowych mieszkańców i ilość dzieci, które trafiają do tej szkoły, czy w nowym roku szkolnym trafią do tej szkoły, powoduje to, że ta szkoła w Bożejowicach jest już trzecią szkołą w gminie. Obiekt jest dwukondygnacyjny. Parter i piętro oraz poddasze wykorzystane na umieszczenie elementów technicznych, nawiązujący elewacją do istniejącego już budynku szkoły i sali gimnastycznej. Na parterze nowego budynku znajduje się duży hol, szatnia dla dzieci oraz pomieszczenia dla nauczycieli. Pierwsze piętro budynku to 4 sale dydaktyczne dla uczniów wraz z magazynkami na sprzęt, biblioteką, pokojem nauczycielskim oraz pomieszczeniem technicznym i sanitariatami. Na poddaszu umieszczono kanały wentylacyjne i jednostki centrali wentylacyjnej, które przeniesiono ze starej lokalizacji. Obiekt wyposażony jest we wszystkie potrzebne instalacje, system alarmowy oraz monitoring. Obecnie trwają zaawansowane prace budowlano-wykończeniowe. Czas realizacji inwestycji zaplanowano w okresie od listopada 2019 roku do października 2020, a jej koszt to 3 700 000 zł. Trzecia ważna inwestycja oświatowa w gminie Bolesławiec to rozbudowa szkoły podstawowej we wsi Kruszyn, której powierzchnia użytkowa zwiększyła się o 370 metrów kwadratowych. Szkoła podstawowa w Kruszynie liczy sobie 190 uczniów, jest największą szkołą w gminie Bolesławiec. Dobudowanie nowego skrzydła szkoły przede wszystkim poprawia standardy nauczania, ale też i warunki nauki dla uczniów z obwodu szkoły Chłaziska i Kruszyn. Ja myślę, że już widać, że jest lepiej, pomimo że w chwili obecnej dzieci nie ma w szkole, a zdalne nauczanie nam uniemożliwiło korzystanie w tej chwili z nowej części. Jestem przekonany, że po przyjściu już na nauczanie stacjonarne ta efektywność pracy oraz nauki dzieci zdecydowanie się polepszy. Obiekt nawiązuje elewacją do istniejącego już budynku szkoły. Posiada duży hol, 4 sale dydaktyczne dla uczniów wraz z magazynkami na sprzęt, świetlicę szkolną, sanitariaty, w tym toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla personelu oraz magazyn zewnętrzny. Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje oraz alarm i monitoring. W ramach inwestycji wykonano także remont pomieszczeń w starym budynku szkoły, który obejmował strych oraz malowanie wszystkich pomieszczeń, łącznie z salą gimnastyczną. Wykonano też niezbędne naprawy, m.in. wymianę stolarki drzwiowej i odświeżono elewację budynku istniejącego. Wszystkie zaplanowane prace wykonano w okresie od maja 2019 do czerwca 2020 roku. Przed inwestycjami w szkołach gmina Bolesławiec zainwestowała także w budowę nowych przedszkoli oraz przystosowanie istniejących pomieszczeń szkół na salę oraz niezbędne pomieszczenia przedszkolne. Łącznie od 2015 do 2017 roku wybudowano 3 placówki przedszkolne, a pozostałe 5 szkół odpowiednio przystosowano. We wsi Kraśnik Dolny, Żeliszów oraz Kruszyn, gdzie powstały nowe obiekty, poniesiono nakłady wynoszące ponad 3 700 000 zł, a łącznie na te cele przeznaczono 4 700 000 zł. Obecnie na terenie gminy Bolesławiec znajduje się 8 szkół podstawowych, w tym 7 zespołów szkolno-przedszkolnych i jedna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi. W sumie w gminnych placówkach uczy się ponad 890 uczniów oraz ponad 340 przedszkolaków. Wszystkie obiekty są nowoczesne i bogato wyposażone. Przy każdym znajduje się boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i sala gimnastyczna. Placówki od lat realizują szereg programów i projektów, również tych międzynarodowych. W ostatnich latach średnie wyniki gminnych placówek oświatowych z egzaminów i sprawdzianów kształtowały się podobnie jak średnia wojewódzka. Dodatkowo uczniowie osiągają sukcesy w konkursach naukowych, artystycznych i sportowych na różnych szczeblach, co w połączeniu z wysoką średnią daje im gratyfikację w postaci stypendiów.